Powierza się dusza moja. Od Niego pochodzi moje zbawienie. On jest opoką moją. Nie zachwieję się więcej. Jak długo napadać będziecie na człowieka? Napierać razem na niego, jak na ścianę pochyłą walący się mur. Zaiste z jego dostojeństwa uradzili go strącić. Podobali sobie kłamstwo ustami błogosławią, a we wnętrzu swoim, we wnętrzu złożę. Uwierz, raz
powiedział Bóg, dwakroć to usłyszałem, że moc należy do Boga i że Twoje, Panie, jest miłosierdzie, bo Ty Janusz Radek. W wielkim utworze Janusza Stokłosy. Proszę Państwa, ogromne brawa. Janusz Radek, Janusz Stokłosa. Janusz Stokłosa. Proszę Państwa, teraz zaczyna się coś, o czym Janusz Stokłosa nie wie, co my możemy w jakiś niezgrabny sposób przeprowadzać, ponieważ zaczynamy coś, co się nazywa trzecią częścią oficjalną naszego wspólnego spotkania. To jest takie dość brzydkie słowo. Powiedzmy, że częścią mniej muzyczną może. Może tak. Zacząłbym od przeczytania listu, który został skierowany do Ciebie, drogi Januszu, i tymi właśnie słowami ten list się zaczyna. Drogi Januszu, pamiętam, jak się urodziłeś w Teatrze Stu jako artysta. Twoja muzyka trzyma się świetnie, a pierwsze tony, które dla mnie skomponowałeś, egoista reżyser, ciągle brzmią żywo i zawdzięczą na pewno donośnie w Twoim jubileuszowym koncercie. Ściskamy Cię wszyscy, Stu, bardzo serdecznie, składamy najserdeczniejsze życzenia i do zobaczenia w Krakowie. Krzysztof Jasiński. To był, proszę Państwa, list, a teraz pozostałe osoby wymienione w tej części mniej muzycznej zobaczą Państwo na własne oczy. Chciałbym poprosić na scenę Ciebie, Januszu. Janusz Stokłosa, proszę Państwa, w reflektorach centralnych. Równocześnie prosimy Pana Olgierda Łukaszewicza, prezesa Związku Artystów Scen Polskich. Zapraszamy jeszcze kolejne osoby. Pana Janusza Pęcherza, prezydenta miasta Kalisza. Zapraszamy na scenę pana Zenona Budkiewicza, dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeszcze, Olgierdzie, nie patrz na mnie, bo idą dyrektorzy, otrzymują ogromne brawa. I teraz dopiero podejdź do mikrofonu i czyń swoją powinność. Związek Artystów Scen Polskich, do wielce szanownego jubilata.
Drogi Januszu, zostałem poproszony o wygłoszenie słów kilku na okoliczność Twojego 35-lecia pracy artystycznej i wyznam, że możliwość tę poczytuję sobie za szczególne wyróżnienie. Dzieje się bowiem tak, że znakomitym kompozytorom i muzykom tworzącym dla teatru i filmu z dosyć tajemniczych dla mnie przyczyn jakoś rzadko publicznie jubileuszowo dziękujemy. I naprawdę nie wiem, z czego to wynika, bo przecież bez muzyki ani film, ani teatr obejść się już nie potrafią. A często bywa i tak, że żywot kompozycji filmowych czy teatralnych jest znacząco dłuższy niż samego filmu czy spektaklu i stają się owe kompozycje artystycznymi bytami niezależnymi. Na moje szczęście, dzięki tej okoliczności jubileuszowej i obecnemu tu, a zwabionemu w pułapkę tychże okoliczności, naszemu drogiemu panu Januszowi Stokłosie, mogę wreszcie głośno i oficjalnie wyrazić słowa uznania w imieniu Związku Artystów Scen Polskich. Jako aktor teatralny, filmowy dziękuję za to, że muzyką w filmach i spektaklach przywołuje pan to coś, czego już ani aktorzy, ani też reżyserzy przywołać nie są w stanie, ale o czym jako współtwórcy wiedzą, że absolutnie powinno w tych realizacjach być. Podejrzewam, a to mi zawsze wolno, że właśnie muzyka oraz poezja mają w pewnym szczególnym sensie podobnego rodzaju kontakt z transcendencją. Że muzyka i poezja są najbliżej owego czegoś niewyrażalnego, acz niezbędnego w sztuce. Zresztą poeci często są uzależnieni od muzyki, a muzycy chętnie sięgają po poezję. I nawiązując do tego twórczego współuzależnienia, pozwolę sobie spuentować moje podziękowania słowami Tomasa Tranströmera, który w wierszu Allegro zawarł według mnie najtrafniejszą, przynajmniej jak na razie, poetycką definicję muzyki. Muzyka jest szklanym domem na zboczu. Gdzie lecą kamienie, toczą się kamienie. I przetaczają się kamienie, lecz szyba pozostaje cała. Drogi jubilacie, dziękujemy za wszystkie szklane domy, które dla nas wzniosłeś. Uściski serdeczne też od prezesa. Olgierd Łukaszewicz. Te słowa wypowiadał, napisane specjalnie dla Janusza Stokłosa. Dziękujemy. Poprosimy teraz prezydenta miasta Kalisza, pana Janusza Pęcherza. Szanowny jubilacie, szanowni państwo, prezydent miasta Kalisza swoim zarządzeniem przyznał panu Januszowi, ale nie dlatego, że jest moim imiennikiem, ale za wszystko, co uczynił przez 35 lat swojej pracy artystycznej, tytuł i medal honorowy przyjaciel Kalisza. Panie Januszu, wręczam ten... To jest medal, replika najstarszej pieczęci miasta Kalisza, autorstwa naszego znakomitego kaliszanina także, Andrzeja Oźminy, artysty, grafika obecnego tutaj, tak? Tak, serdecznie witamy. Witamy. Przyznawany znamienitym przyjacielom Kalisza. Oczywiście, gdybym ten medal panie Januszu wręczał na początku, to by musiał wyciągnąć 5 stron uzasadnienia. Ale ponieważ jesteśmy po koncercie, myślę, że publiczność zgromadzona w Teatrze Kaliskim wie, za co ten medal panu przyznałem. Wszystkiego dobrego na dalsze lata.
Rzucają się na jubilata dziewczynki z kwiatami. Proszę bardzo, proszę, proszę. Proszę, bo to w imieniu pana prezydenta, przecież to jest rozliczenie, wszystko to jest... I pana dyrektora Zenona Butkiewicza poprosimy. Tak jest, prosimy. Szanowni jubilacie, szanowni państwo, myślę, że ten koncert zwalnia mnie z obowiązku szczegółowej laudacji i wyróżnienia zasług obecnego tu jubilata. Niemniej chciałbym w tym momencie podziękować serdecznie i wyrazić wielkie uznanie dla, i powiem w takiej kolejności, inicjatorów, organizatorów i wykonawców tego koncertu. Myślę, że to był wspaniały prezent dla Janusza Stokłosy, który, jak mogę sądzić, był po raz pierwszy na koncercie Janusza Stokłosy. Szanowni państwo, moją misją jest to, aby przekazać państwu informację, że decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego pan Janusz Stokłosa został odznaczony medalem zasłużony dla kultury polskiej Gloria Artis. Czy orkiestra ma przygotowane 100 lat? Bardzo państwu dziękuję. Krzysztof powiedział, że powinienem coś potem powiedzieć jakieś. To fatalnie mi wychodzi, jak już zauważyliście państwo, ale chcę powiedzieć jedną, jedyną rzecz. Nie byłoby tego koncertu, gdyby na świecie nie było mojej żony Olgi. Dziękuję ci bardzo za wszystko. I dziękuję mojemu przyjacielowi Igorowi Michalskiemu. Bardzo was kocham. I jeszcze jedno. Nikogo z nas, małych, średnich, wielkich artystów, nie byłoby bez państwa. Bardzo dziękuję. Janusz Stokłosa. A ja, dziękując państwu w naszym imieniu za wspaniałą atmosferę tego koncertu, wspaniały dyrektor teatru, inicjator tego przedsięwzięcia, ogromne brawa. W imieniu Janusza chcemy bardzo podziękować państwu, nie tylko za przybycie i tak wspaniałe przyjęcie, ale za wrażliwość, za zrozumienie, za docenienie, za to, że państwo cały czas, że się tak wyrażę, górnolotnie szukają kultury nie tylko na tych najniższych schodkach tego gmachu. A ja chciałem dodać i namówić państwa, ażebyśmy wspólnie głosowali za podwyższeniem wieku emerytalnego dla Janusza Stokłosy. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie. Panie prezydencie Kalisza, jesteśmy już trzeci raz w tym mieście. Życzymy państwu dobrej nocy. Dziękujemy. Skończyło się. Wszystkich artystów chciałbym zaprosić na scenę. Bardzo proszę. Kasia, Natasza. Proszę.
moje kochane bufo. Janusz, piękny zaśpiew. Michał, bardzo. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziewczynki, szybciej te kwiaty, szybciej. Dzieci, zapraszamy. Oczywiście, dzieci, kochane, chodźcie. Chodźcie się ukolić. Orkiestra. Ogromne brawa. Dziękujemy Państwu bardzo. Dobranoc. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dobranoc Państwu.